Jest mnóstwo przekonań, które ograniczają ludzi, mówiąc, że nie mam pieniędzy, więc nie będę flipował. Nie musisz mieć od razu środków własnych, żeby zacząć flipować. Mogą to być pieniądze innych inwestorów. Naprawdę są okazje i ludzie w całej Polsce kupują mieszkania poniżej ceny rynkowej. A jeżeli chodzi o inwestorów, jest aktualnie masa inwestorów, którzy inwestują w mieszkania, ponieważ jest to płynny biznes, pewny biznes i coś, co działa. Cały nasz model pracy, cały nasz model zespołu opiera się na tym po prostu, że pozyskujemy z inwestorami. My nie zainwestowaliśmy ani złotówki swojej, mimo że kupiliśmy na przykład teraz kamienicę. Jak ktoś mnie pyta, skąd wziąć pieniądze na pierwszego flipa, to ja mówię, że jest kilka możliwości. Tak? Mogą to być twoje pieniądze, ale mogą to być pieniądze pożyczone od inwestorów. Teraz realizujemy właśnie jeden projekt, gdzie inwestor pasywny wyłożył całe pieniądze na mieszkanie. On jest właścicielem, my znaleźliśmy mieszkanie, nadzorujemy remont i będziemy zajmować się sprzedażą. One będą w ten sposób stawiane, od tamtej ściany mniej więcej do tego miejsca. Dlatego na całe szczęście ja się nie muszę wtrącać i to mnie najbardziej cieszy, tak powiem szczerze. No. Od tego my jesteśmy tutaj, żeby to prowadzić. Swoje pieniądze inwestujecie w najlepszym możliwym miejscu, najbardziej intensywnie, a tam, gdzie jest mniejsza strata zwrotu, bierzecie, zapraszacie wspólnika, czyli inwestora. Od przyszłego roku chcemy zacząć swój pierwszy projekt deweloperski i tam chcemy własne środki przeznaczyć właśnie na tą działalność deweloperską, a flipy nadal kontynuować. Twoim kapitałem jest twój czas, energia, zaangażowanie, więc musisz się zdobyć wiedzę. Jak masz tą wiedzę, to wierzysz w rynek, szukasz okazji i jak masz okazję, to pieniądze się znajdą. Na początku szukałem tego inwestora, później skupiłem się na tym, żeby znaleźć jakąś okazję inwestycyjną i przedstawić ją, a inwestorzy się sami znaleźli. Znaleźliśmy tych inwestorów poprzez grupę facebookową Po Warsztatach Daniela. Wystarczy zapytać na grupie i tam są inwestorzy, którzy dają ci pieniądze. Jeżeli to jest dobry deal, on nie jest przekolorowany, to ci inwestorzy położą pieniądze. To był jakby pierwszy dla mnie i najbardziej oczywisty sposób. Bardzo mnie zaskoczyło przy poszukiwaniu inwestora na pierwszego flipa liczba telefonów i liczba odpowiedzi od potencjalnych inwestorów. Bo skoro napisało do mnie 6 czy 7 osób do jakiegoś jednego mieszkania w jakimś Grudziądzu w Kujawsko-Pomorskim, to mówię, chyba się to da zrobić i dlatego nie zatrzymaliśmy się na jednym, tylko robiliśmy drugie, trzecie, czwarte, żeby zadowolić potencjalnych inwestorów. Tu jest miejsce na sofę. A ta ściana będzie taka dekoracyjna, tak jak tutaj postawiliśmy tą płytkę, ona będzie taka dekoracyjna z telewizorem. Mamy teraz jednego takiego właśnie inwestora pasywnego, który miał środki, aby całą inwestycję zrealizować w pełni. I poznaliśmy go na jednym z wydarzeń, na którym Daniel poprosił, abym powiedział coś ze sceny, swoje doświadczenie z flipami. Było to na tym evencie Nieruchomości od Zera tutaj w Warszawie. Opowiedziałem krótko swoją historię i okazało się, że jedna z osób z widowni podeszła do mnie. Podobało mu się to, co mówię też i w ten sposób nawiązaliśmy współpracę. I teraz to mieszkanie, ten flip właśnie jest w realizacji. Można też szukać inwestorów na różnych eventach, które są nieruchomościowych, czy na grupach facebookowych. Tam jest mnóstwo ludzi, gdzie mogą mieć kapitał. Tylko musisz wiedzieć, jak się z nimi komunikować, czyli jakich słów używać, czego ja uczę na warsztatach i ćwiczymy to sobie w grupach, jak przekonać inwestora do tego, żeby zaufał, żeby dał pieniądze i był przekonany, że to, co robimy, jest dobre i bezpieczne. Więc po takim warsztacie o wiele łatwiej jest przekonać inwestora do tego. Ciekawe jest to, że niektórzy podczas warsztatów już pozyskują swoich inwestorów i są w stanie razem z nimi później robić różne biznesy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Jest mnóstwo ludzi, którzy chcieliby zainwestować pieniądze, bo na przykład mają więcej pieniędzy z innych biznesów, niż są w stanie sami slipować. I mówię, słuchaj, mam takiego deala, czy nie chciałbyś być moim inwestorem? On mówi, chciałbym być. Dobra. I teraz musisz mu zaproponować dobre warunki, żeby on był w gotowości do tego, żeby w razie, jeżeli ci się wysypie kredyt, to wchodzi. Mam kilku inwestorów, od których pożyczam pieniądze regularnie. Sam też posiadam już kapitał na zakup mieszkania. Także po prostu z inwestorami współpracujemy przy każdej innej inwestycji.
Chodzi o to, żebyście szanowali czas takiej osoby i dosyć prosto ułożyli ten schemat rozmowy. Czyli na początku musicie powiedzieć tak. Słuchaj, jest do zrobienia deal. Deal polega na tym, że jestem w stanie znaleźć okazyjnie mieszkanie poniżej wartości rynkowej, podnieść jego wartość remontem i sprzedać z dużym zyskiem. Czyli biznes polega na tym, że mogę okazyjnie, jestem w stanie okazyjnie kupić mieszkanie, czyli znaleźć takie mieszkanie, bo umiem, poniżej wartości rynkowej, albo mam takie mieszkanie poniżej wartości rynkowej, podnosimy jego wartość jeszcze bardziej remontem i sprzedajemy z dużym zyskiem. Prosić się nie da. Dwoma, trzema zdaniami. Najlepszym możliwym źródłem finansowania dzisiaj dla kogoś, kto nie ma pieniędzy, jest inwestor. Może być tak, że możemy dać podział 50-50, na przykład 50-50, można inaczej podział łupu, czyli zysku. Załóżmy, że chcesz się z nim podzielić 50-50, bo dopiero zaczynasz. To powiedz mu tak, słuchaj, jest deal, na którym możemy zarobić razem 60 tysięcy. W dosyć bardzo prosty i bezpieczny sposób. Tak? Czyli mówimy, ile można na tym zrobić. Mówimy, jest do zarobienia na przykład 60 tysięcy. Jest do zarobienia 80 tysięcy. I proponuję ci 50 na 50. Ty wykładasz kasę, ja robię całą robotę. I mówię, okej. I to są osoby, z którymi działamy na zasadzie 50 na 50. Czyli my wyszukujemy tą nieruchomość. Zajmujemy się remontem, aranżacją wnętrz i sprzedażą. Ta osoba wykłada wszystkie pieniądze na zakup, na remont i jest właścicielem tego mieszkania. Myślimy, że w połowie kwietnia albo w drugiej połowie kwietnia będziemy tutaj już zapraszać klientów. To on się pyta dalej, ale jak mnie zabezpieczysz? Jaką mam pewność, że się uda? To ja mówię, kochaniutki, zabezpieczenie. Mówię, bez zabezpieczenia ja nie działam. Czyli mówisz, będziesz miał własność mieszkania. Własność to jest najlepsze możliwe zabezpieczenie, jakie może być. Czyli kupujesz mieszkanie na siebie. Kupujesz mieszkanie na siebie. Jesteś właścicielem tego mieszkania. Ja jestem osobą, która robi remont, zajmuje się znalezieniem tego mieszkania, remontem i znalezieniem kupca później. Ale to ty jesteś właścicielem, kontrolujesz cały ten deal. Najwięcej zarobiliśmy na jednym mieszkaniu 80 tysięcy złotych. Najmniej zarobiliśmy ponad 50 tysięcy złotych. To oczywiście do podziału z inwestorem, jako że inwestujemy cudzy kapitał. Ja jak zaczynałem, albo myślałem o inwestowaniu, też bardzo mocno hamowało mi przekonanie, że Daniel, ale ty nie masz pieniędzy, jak ty chcesz być inwestorem? I mi się udało z tym przekonaniem poradzić. I mam mnóstwo przykładów moich absolwentów, którzy też zaczynali bez pieniędzy i wykorzystali dźwignię, pieniądze innych ludzi, pieniądze banków czy właściciela nieruchomości, który poczekał dłużej na pieniądze, żeby zrobić flipa. Pierwszy flip zadatkowałem na umowę przedwstępną. Dałem zadatku 5 tysięcy i to były moje już ostatnie pieniądze. Pomogło mi w tym flipie to, że nikt na tym mieszkaniu nie mieszkał. I jednocześnie odebrałem klucze od mieszkania, ponieważ na umowie miałem odroczony termin umowy przyrzeczonej. Tak naprawdę miałem mieszkanie, aby móc go pokazywać i odsprzedać go dalej na zasadach cesji umowy do tego mieszkania. Możecie tutaj znaleźć inwestora. Powiedzcie, czy ktoś tu w ogóle przez te dwa dni znalazł potencjalnego inwestora do swoich flipów? Super. Pierwsza rzecz. Dzwonicie do nas, jesteście absolwentami. My telefonicznie weryfikujemy, czy ta nieruchomość się nadaje, bo kupujemy głównie mieszkania w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, bo wtedy jestem w stanie najlepiej bardzo szybko przeanalizować cały rynek moimi narzędziami, czy użyć skanery okazji, użyć cen transakcyjnych do tego, żeby mierzyć, czy to na pewno, co dajesz mi jest okazją. Wtedy wysyłamy taki konkretny formularz, żeby wypełnić. Tam jest taki model biznesowy, taki mały biznesplan, jak jest na szkoleniu. Jest analiza trzema metodami, które też są na warsztatach, które pokazuję. I dodatkowo jest cała taka symulacja biznesowa, jak to wygląda, tak? Więc ja wtedy takie coś i moi pracownicy sprawdzamy i widzimy, czy ten flip się nadaje. I zazwyczaj podejmuję decyzję w ciągu dnia albo dwóch dni. Tyle potrzebuję na decyzję. Trochę szybciej niż w banku, co nie? Wiąże nas umowa, podpisujemy umowę współpracy między mną a fliperem, między funduszem a fliperem. Fundusz wystawia pełnomocnictwo
dla flipera, żeby on w imieniu funduszu poszedł do notariusza, podpisał przedstępną, podpisał umowę końcową, przeniósł własność i jak ja dostaję taki akt, mam 3 dni na zapłatę pieniędzy. I dostaję akt, puszczam przelew, mieszkanie jest kupione, bierzemy klucze, fliper robi remont, dostaje zaliczki na remont, remontuje mieszkanie, ogłasza je, wystawia, dostaje pełnomocnictwo do sprzedaży.